Oblicz, ile cząsteczek stanowi pół mola chloru. Do rozwiązania zadania wykorzystamy proporcje. Wiemy, że 1 mol stanowi 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek chloru. W zadaniu pytają nas, ile cząsteczek będzie stanowiło 0,5 mola chloru. Mole pod molami, cząsteczki pod cząsteczkami, czyli tutaj możemy zaznaczyć x. Aby rozwiązać proporcje, mnożymy na krzyż, czyli 1 mol razy x. Ma być równe pół mola razy 6,2 razy 10 do 23 cząsteczek. Aby obliczyć x, musimy obustronnie podzielić przez 1 mol. I dostaniemy. Po lewej stronie zostaje nam x. Jest równe. Prawą stronę na razie przepiszmy. Czyli mamy pół mola razy 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek. I dzielimy to przez 1 mol. Możemy skrócić jednostki. Czyli mole nam się skracają. I teraz wystarczy tylko pomnożyć, czyli nasz x wynosi 0,5 razy 6,2, to będzie 3,1 i razy 10 do potęgi 23 cząsteczek.